Dzień dobry widzowie, ja nazywam się Adek. Witam was na kolejnym już odcinku z Farming Simulator 22. I co tutaj się dzisiaj dzieje, kochani? Jesteśmy w takim oto pojeździe. Słuchajcie, kupiliśmy sobie, wzięliśmy kredyt. 20 tysięcy kredytu, ponieważ tamten kredyt już spłaciliśmy. To wzięliśmy sobie nowy kredyt. I jedziemy tutaj sprzedać nasze truskawki. Zobaczcie. Mamy o takiego, taką ciężaróweczkę sobie kupiliśmy. Zapytacie po co? A mianowicie po to, żeby szybciej dojeżdżać na nasze skupy. Na Erlengrad przede wszystkim, bo na tym Erlengradzie, zobaczcie, te ceny zawsze są najwyższe, tak? Więc żeby sobie tutaj szybciej po prostu dojeżdżać, to wzięliśmy sobie, kupiliśmy sobie taką oto ciężaróweczkę. No i słuchajcie, jedziemy sprzedać nasze truskawki. Mamy ich bardzo, bardzo dużo. I dostaniemy za nie najprawdopodobniej coś około 110 tysięcy złotych. Bo to jest aż 7,5 tysiąca litrów. No i co? No i z tego to tytułu, że tyle ich aż po prostu tutaj jest, będziemy chcieli tutaj inwestycje jakieś porobić, a mianowicie kupić sobie, postawić sobie większy silos. To jest jedna z inwestycji. Postawienie większego silosu. No i kupno nowych pewnie maszyn i tak dalej, nie? Nowych pól też. Okej, czekajcie, jak my to zrobimy tutaj? Może wycofamy sobie tutaj. Do tego, bo tu przyjedzie nasz pociąg za chwilę i będzie trzeba to przeładować. Na pociąg, dobra, jest. Zgasimy tutaj, odepniemy pasy. Dobra, mamy pociąg. Dobra, wsiądziemy do pociągu. Oj. Do pociągu chcemy wsiąść. Dobra, i teraz musimy troszkę tutaj podjechać. A mianowicie, żeby ta platforma tutaj była. Poczekajcie. No i co tutaj będziemy jeszcze dzisiaj robić? Będziemy robić żniwa. Żniwa bizonem, tak jak widzieliście na miniaturce, będziemy cieli jęczmień dzisiaj. Okej, dobra. Szybko idziemy. Będziemy cieli jęczmień. Słuchajcie, ja w ogóle chyba zrezygnuję z tego. To jest pierwszy raz, jak sprzedaję na Erlengradzie takie rzeczy, bo po prostu potrzebuję pieniędzy. Ale ja chyba po prostu będę sprzedawał te wszystkie rzeczy normalnie na poza Erlengradem. Tylko sypkie materiały będę sprzedawał na Erlengradzie, ponieważ jak widzicie, to trochę zajmuje tutaj załadowanie i przeładowanie tego. No ale damy radę. Załadujemy to tak, byle jak. Aby to było, aby tylko stało na platformie. O, dobra. Fantastycznie. O, paleta. Chodź tutaj, wracaj. Dobra. Słuchajcie, tam nie przejmujcie się, jak to jest załadowane. Ważne, żeby tutaj po prostu to było. I zobaczymy zaraz, ile za to dostaniemy. Ok, mamy załadowane. Słuchajcie, zapniemy sobie, pójdziemy sobie teraz szybko tutaj do pociągu. Na tym ostatnim wagonie trzeba będzie pasy zapiąć. Czekajcie, jak to się wchodziło do tego pociągu znowu, bo on zawsze ma z tym problem. Na tym ostatnim wagonie trzeba zapiąć pasy. Dobra, i teraz lecimy
słuchajcie, na Erlengrad i żeby tutaj nie być gołosłownym, zaraz zobaczycie, ile my za to dostaniemy pieniędzy. Dobra. Wiecie co, na tych pociągach to też powinien być na tym ostatnim wagonie powinien być moim zdaniem jakiś autolot albo coś, bo wtedy byłoby dużo łatwiej, ułatwiłoby to nam sytuację, nie? Dobra, słuchajcie, 108, 115 tysięcy prawie dostaliśmy. No, kupa kasy, nie? 115 tysięcy. Jeszcze póki teraz jesteśmy tutaj, słuchajcie, wsiadamy do naszego auta i jedziemy, wracamy na gospę. Ale póki co, jeszcze zanim zanim będziemy robili sobie żniwa jęczmienia bizonem, to po prostu chciałem jeszcze przy was postawić silos, ponieważ już sobie nawet upatrzyłem ten silos, który bym chciał. Długo sobie myślałem, czy wziąć coś zagranicznego. Zapytacie mnie, dlaczego tego Winklera nie będę używał, tego, którego mam silos teraz na gospie. Słuchajcie, no ten silos Winklera ma to w sobie, że on po prostu jest mały, tak? On jest za mały na nasze potrzeby już teraz. Więc będziemy potrzebować coś większego. A do tego silosa, którego chcę, można zawsze dobudować jakiś po prostu... Zobaczcie, jak mgnę tutaj, 110 na godzinę. Widzicie, dlatego potrzebowałem tutaj po prostu jakiegoś szybszego pojazdu, nie? Który będzie mógł też właśnie wozić tutaj nasze rzeczy. Także jak widzicie tu... Ojej! Ta ciężaróweczka będzie się tutaj idealnie nam spisywać. Taka platforma, wiecie, coś przywieźć, coś zawieźć. Zawsze to będzie trochę łatwiej, nie? Okej. Dobra. Zaparkujemy sobie to na razie tutaj. I słuchajcie, no dobra, to w takim razie tak, ja bym chciał zrobić takie rzeczy, że ten chciałbym sprzedać, silos, sprzedaliśmy go i teraz tutaj chciałbym postawić o tego tutaj Michała. Czekajcie, tu gdzieś, o gdzieś tutaj. To jest 75 900 pojemności. Dobra, fajnie. I niech tak sobie stoi, 32 tysiące, widzicie? I tutaj będzie można dobudówkę do niego postawić z jednej i z drugiej strony, on będzie bardzo fajnie wyglądał tutaj, nie? Tu będziemy mieli w kącie właśnie takiego oto Michałka. Poza tym tutaj, jak widzicie, można go wydłużyć i można tą schować, nie? Tą żmijkę i tutaj wydłużyć. Zostawimy taką wydłużoną, nie będziemy tego chować. No i oczywiście to też można schować, nie? Ale to sobie wszystko zostawimy. I słuchajcie, lecimy szybko tutaj. Aha, jeszcze wam pokażę, patrzcie. Nasza wełna się zrobiła. Bardzo dużo wełny mamy. Wełna jest bardzo droga. Zostało nam 87 tysięcy na koncie. Ja se też myślę, że po pierwsze, nie wiem, czy kredyt być, może kredytu na razie nie będziemy spłacać, ale słuchajcie, idziemy teraz na pole ogarniać nasz tutaj jęczmień. Zobaczcie, jak te pola pięknie wyglądają tu kolorowo, naprawdę ekstra. Ale my tutaj idziemy, zobaczcie, tu jest rzepak, tu są te nowe uprawy, buraki, mega fajnie wygląda. Ale słuchajcie, my tutaj palimy... Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem kupić. Patrzcie, w promocji jest fajna przetrząsarka. Ja wiem, że ona jest... ma dużo godzin, bo ona ma aż 24 godziny, ale słuchajcie, co z przetrząsarką może być nie tak? No ona jest tutaj, wiecie, pójdzie do naprawy, troszkę ją naprawimy. Także zostawię to tak, jak to jest. Damy tutaj tylko na 25... Kolor damy zielony, kolor felk, niech będzie tam
czarny nawet i to nie robi. Ale tylko 4000, słuchajcie, 6 metrów przetrząsania, no ona się nam mega, mega przyda. Niech ona sobie tam pod sklepem na razie stoi, później sobie po nią pojedziemy. A póki co, słuchajcie, palimy naszego bizona. Tutaj. Opuszczamy header. Czekajcie, gdzie tu się go włączało? A nie, tu się wyłącza. Tutaj, dobra. I słuchajcie, lecimy. Lecimy z tymi żniwami. Damy tutaj chyba... siódemeczka jest ustawiona. Dobra, damy siódemeczkę. Niech sobie kosi powoli. Słoma tutaj wylatuje, zobaczcie. Bardzo fajnie. Tu jakaś słoma stara chyba, coś zostało tutaj. Wszystko sobie to później belareczką zbierzemy i wszystko sobie sprzedamy. Na razie słomy nie potrzebujemy. Także będzie tutaj... Ten jęczmień zostawimy sobie, nie będziemy go sprzedawać. Zostawimy go na dla kur. A co do tych pól, no to tutaj jak widzicie jest rzepak i tam inne rzeczy. Także tutaj też sobie damy fajnie radę. Dobra. Teraz jaki będzie nasz kolejny zakup, tak sobie myślę. Na pewno będziemy chcieli zakupić jakieś pole dodatkowe. To będzie nasz taki priorytet, żeby kupić jakieś pole. Konkretne. Odkupić przede wszystkim te pola, które mamy. Być może nawet połączyć te, które mamy w jedno większe pole. No i zawsze tutaj będzie jakiś tam... Coś tam będziemy tutaj myśleć, żeby coś tutaj kupić ciekawego. Nie wiem jeszcze co tutaj będzie, tak? Nie wiem jeszcze jaki to będzie zakup, ale na pewno będzie to coś ciekawego. Może jakaś nowa belarka, może coś, nie wiem. Pomyślimy, belarka w sumie by się nam przydała, jakaś większa, ale zobaczymy. Słuchajcie, tu jest na przyczepie trochę jęczmienia starego. Ja sobie tutaj, bo to jest z silosu, żeby silos sprzedać, wiecie, nie chciałem ten, nie chciałem, żeby mi jęczmień sprzedało, to sobie przespałem na przyczepę. Wysypiemy, jak już jesteśmy tutaj. Jak już przejeżdżamy. Dobra. A nawet może być zostawiony ta... Może nawet zostać ten... Ta rura wystawiona. Dobra. W tym bizonie, słuchajcie, wszystko się rusza, nie? Nie wiem, może po prostu po tym sezonie kupimy, zostawimy pieniądze, kupimy może nawet jakiś bizon, jakiegoś bizona lepszego, jakiś nowy kombajn, zobaczymy. Nie wiem, powiem wam szczerze, no coś tutaj na pewno jakieś coś tutaj wpadnie, ale co to będzie, ciężko powiedzieć na razie. Na pewno wpadnie tu jakiś nowy nabytek, tak? Będziemy mieli jeszcze pieniądze ze słomy, z wełny. Także coś tutaj będziemy kombinować. No i jak widzicie... Ten bizon raz szybciej, raz wolniej, ale daje radę. No i wiecie, te pola, trzeba było te pola połączyć, wiecie, tylko że ja nie chcę ich łączyć, dopóki ich tak naprawdę nie kupię, nie? Jak już je kupię i będą one moje, to wtedy będę mógł je coś tam myśleć, żeby porobić. Na pewno będę chciał, jeżeli będę kupował belarkę, na pewno będę kupował belarkę, a w sumie kostkarkę, a nie nawet belarkę. Będę chciał kupić coś, co robi kwadratowe belki, a nie okrągłe. Także to też zobaczymy. Póki co zetniemy sobie tutaj to pole jęczmienia. Myślę, że tu jeszcze dwa przejazdy będą.
I zobaczymy, pogonimy sobie miesiąc o jeden miesiąc i zobaczymy, jakie tu będą rzeczy. Co tutaj, myślę sobie, kurde, jakby to odkupić, to pole, jak sobie już zetniemy je, to pomyślimy. I tutaj bym te dwa pola wtedy połączył, bym miał już spory kawałek. O kurde. Już jest pełen zbiornik. Czekajcie. Przejedziemy tutaj tym... kejsikiem. Na jakiś czas, słuchajcie, ten jęczmień dla tych kur wystarczy, nie? 2000? Może 4000? 4000 to myślę, że będzie. Może nawet 5000 by tu było jego. Czekajcie, żebym tylko nie zahaczył o kombajn. Dobra. Niech sobie tutaj to się wypróżni. My sobie tu zapalimy. Opuścimy. I jedziemy dalej, nie? Z tym koszeniem. Jak widzicie, daje radę tutaj wszystko. Ładnie chodzi. Nawet koguta mamy ze sobą, słuchajcie, możemy obrócić. Nie, może po prostu zrobimy jakiś remont tego bizona, może coś mu tutaj dodamy. Może kupimy jakiegoś innego bizona, zobaczymy, pomyślimy. Może faktycznie to był dobry pomysł, żeby po prostu kupić coś nowszego, lepszego. Chociaż ten bizon, słuchajcie, nie jest taki stary, bo on raptem ma, nie wiem, 2 sezony. Zobaczcie, że on tylko ma przepracowaną 1,5 motogodziny na razie, nie? Także to jest jeszcze młody sprzęt. No, ale zobaczymy. Dobra, i około 5000. Widzicie, 5000 będzie, także tu będzie coś tam dla naszych... dla naszych kurek. Proszę bardzo. Wyłączymy tutaj. Podniesiemy. Podjedziemy jeszcze tutaj, wysypiemy to. I pojedziemy wypróbować nasz nowy silos od razu przy okazji. Wypróbujemy nasz nowy silos. Dobra, niech to nasypie. Ile tego będzie? 5200? 100? Tak, 237. Dobra. Fajnie, to sobie odłączymy. Zobaczcie, jak się fajnie animuje. Schowamy. No dobra, wyłączamy. I schodzimy. I pójdziemy do naszego tutaj kejsika. No i co? No i pojedziemy, wysypiemy to, nie? Zobaczymy, jak ten nasz silos przyjmie to. Ten kejsik też, zobaczcie, bardzo fajna maszynka. Przykryjemy sobie to nam, żeby tutaj nie robiło problemu, żeby nic tam nam nie wywiało. I jedziemy. No i co, kochani, to będziemy za chwilę kończyć nasz odcineczek, ale póki co jeszcze pokażę wam tutaj ten silos, jak to wszystko wygląda. To będzie trzeba do niego wycofać. Ta przyczepa, tak mi się podoba ta przyczepa. O kurde, żeśmy się zagapili. Ta przyczepa tak mi się bardzo podoba tutaj. Jest naprawdę świetna, nie? Fajne kolorki. Fajnie to wszystko dobrane. Dobra. Czekajcie, tylko na którą stronę ona się tu wysypuje nam? Lewa. To trzeba tu zmienić na prawa.
Dobra. I co? No i wsypiemy to tutaj, nie? No i fajnie, super, zobaczcie. Fajnie to, świetnie tutaj wychodzi. Ładnie to jest zrobione, ładnie łańcuszek się tutaj zaczepia. No i co, kochani? To by było na tyle. Ja może sobie tylko tutaj złożę to. Złożę sobie ten akurat tutaj kawałek. I co? Z takim obrazkiem tutaj was zostawię. Jeżeli podobał wam się odcineczek, zostawcie łapkę w górę. A my będziemy sobie z czasem patrzeć, jak tam te pola wyglądają. Tutaj was może z tym zostawię. O, z takim obrazkiem. Bardzo fajny. I co? I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!